Dzień dobry, witamy w Radiu Rebeliant. Dzisiaj z Gdańska jest z nami świeżo upieczony wiceminister do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo mi miło, dzień dobry. Marek Krawczyk. Panie Marku, pierwsze pytanie. Jakie nowe inicjatywy społeczne planuje Ministerstwo do Spraw Obywatelskich w najbliższym czasie? Oczywiście pomysłów mamy sporo, natomiast tym, czym chcielibyśmy się chyba zająć w najbliższym czasie, to jest trochę to, o czym tutaj przyjechaliśmy dzisiaj rozmawiać, czyli takim podsumowaniu tego, co się działo z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w ciągu ostatnich 20 lat. Te przepisy działały dobrze, natomiast no już jest to taki moment, że trzeba wyciągnąć wnioski i zapraszając organizacje pozarządowe i środowisko samorządu terytorialnego, zastanowić się, jak mogłoby to działać lepiej i sprawniej. Ale chcę też powiedzieć, że najbliższe miesiące, właściwie czerwiec, to też taki dosyć będzie intensywny czas pracy, ponieważ w tym miesiącu zostanie powołany nowy dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Właśnie finalizujemy proces rekrutacji. I to, co najważniejsze, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszą trzy nowe zespoły. Już rekrutacja do tych zespołów się zakończyła. Jest to zespół, który zajmie się właśnie zmianami legislacyjnymi, kwestiami związanymi z wolontariatem i kwestiami związanymi z partycypacją. Bardzo się cieszę, że te zespoły ruszą. To też taka odpowiedź na oczekiwania środowiska trzeciego sektora, aby wspólnie zastanowić się nad tymi obszarami, no i wyciągnąć wnioski tak, żeby społeczeństwo obywatelskie, które dzisiaj bardzo prężnie działa, mogło działać jeszcze lepiej i żeby jeszcze więcej organizacji pozarządowych powstawało. Super, dzięki. Mamy taki problem ogólnie z zagrożeniami cybernetycznymi, z dezinformacją. Czy wy jako ministerstwo też coś planujecie tutaj zadziałać w kwestii ochrony też praw obywatelskich? No kwestia rzeczywiście ochrony praw obywatelskich i cyberbezpieczeństwa jest dzisiaj, no wysuwa się na jeden z najważniejszych, staje się jedną z najważniejszych kwestii. Chcielibyśmy, aby również tego typu kwestie były uwzględniane w programach już realizowanych. Myślę tutaj o pewnych priorytetach, czy też pewnych możliwościach, które stworzymy, czy też tworzymy dla organizacji pozarządowych w ramach programów realizowanych przez Narodowy Instytut Wolności, tak aby rzeczywiście tego typu działania, tego typu wyzwania mogły być zaadresowane i żeby organizacje pozarządowe, które mają często bardzo dużo wartościowych doświadczeń w tym zakresie, mogły właśnie jakieś projekty ze wsparciem Narodowego Instytutu Wolności w tym zakresie realizować. No i świetnie. Wszystkich naszych gości prosimy o to, aby zachęcić naszych słuchaczy do pójścia na wybory, te już za tydzień. Więc również pana proszę kilka słów do naszych słuchaczy z zachętą. Szanowni Państwo, wybory europejskie to są naprawdę bardzo ważne wybory. Mam świadomość tego, że dzisiaj wszyscy są już trochę zmęczeni. Za nami wybory w październiku do parlamentu, za nami wybory do samorządu i ciągle obywatele, że tak powiem, żyli, funkcjonowali w kampanii wyborczej i głosowali. Natomiast te wybory są bardzo ważne szczególnie w sytuacji geopolitycznej, w jakiej znalazł się nasz kraj. Myślę, że przede wszystkim zasadnicze hasło dotyczące tych wyborów to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i to, jak Europa odpowie na wyzwania przed nią stające. No i przede wszystkim, no właśnie, w tym wszystkim Polska, która będąc tutaj na wschodniej flance NATO, będzie musiała się pewnie jako pierwsza mierzyć bezpośrednio z tymi zagrożeniami, z wojną hybrydową i z tym, co się dzieje na wschodniej granicy. Dlatego, Szanowni Państwo, zapraszam i namawiam do pójścia na wybory, namawiam, żeby zagłosować, oddać swój głos, wybrać swoich kandydatów i mam nadzieję, że już za tydzień widzimy się przy urnach wyborczych. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Panie Marku. Dziękuję bardzo.